Odeta Moro, Onet Rano. Wiem, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Na kanapie już moi goście, sprowokowani sukcesem. No właśnie, dziś na Onecie o godzinie 20 pod adresem blendedtalks.onet.pl będzie miała miejsce premiera pierwszego odcinka programu Blended Talks, który traktuje o sukcesie właśnie. Jarek Kuźniar. Stara się traktować o sukcesie. Stara się. Znaleźć w tej nowej roli, ale postaram się. Dobrze, że jest Martyna z nami. No właśnie, Martyna do tej pory przedstawiana jako startuperka, teraz jako kobieta sukcesu, śmiało mogę tak chyba powiedzieć. No, ale to się czasem nawet łączy, że w startupie też ludzie odnoszą sukcesy, nie? W twoim przypadku, tylko w 3%, prawda. Ale tak. Ale tak, w twoim przypadku dokładnie tak było. To już jest jakaś, powiedziałabym, dłuższa droga. Jakbyś miała ją opowiedzieć w dosyć krótki sposób, ona była bardzo trudna? Czy ten sukces był na wyciągnięcie ręki? Bardzo krótki sposób? Tak, była trudna. A w trochę dłuższy jakby rozwój startupu, to jest zawsze jakby kilka lat. My jesteśmy chemicznym startupem, to jest takim jakby z takich głębokich technologii, więc u nas ten rozwój taki początkowy, kiedy dochodzi się do technologii, jakby trwa bardzo długo, bo całe te prace jakby związane z B+R, to się nazywa badania i rozwój w Polsce, one jakby potrafią trwać latami, zanim dojdzie się jakby do faktycznego produktu, więc u nas to trwało faktycznie parę lat, a potem jest wejście na rynek, badania, kontakty z klientami, więc my powstaliśmy w 2015 roku. Jak patrzę na to, co robi Martyna w swojej firmie, czy w ogóle co robią różne firmy gdzieś szukając swojego sukcesu, tak. Niezależnie od tego, czy to jest konkurs Shivas Venture, czy jaki inny, gdzie jest szansa na zdobycie pieniędzy, żeby móc rozwijać swoją firmę, to Martyna wykonała dwie roboty, bo jedno to, że firma się fajnie rozwija i w dobrą stronę idzie, to jest jedno, ale drugie to jest cała sfera edukowania rynku, czym oni są, co robią i jak. I jak to, są potrzebni, dlaczego zmieniają świat. Na poprawę środowiska, bo to, o czym w Blended Talks chcemy rozmawiać, to nie jest to, czy dostała takie czy inne finansowanie i czy ta skala pieniędzy to jest jakiś sukces, tylko to, co udało jej się dzięki tym pieniądzom czy firmie zrobić. Ale Martyna wygrała Shivas Venture, konkurs na tutaj tym etapie polskim, ale to, również... Jak widziałem ją na scenie w Amsterdamie, to wygrała no tam właśnie, też. No właśnie, to takie wydarzenia prowokują świat do tego, żeby spojrzał na ciebie i twoją firmę, na twoją działalność, na to, co robicie i jak chcecie zmieniać świat. Czy rzeczywiście zauważyłaś pewien ruch i zainteresowanie większe? Zauważyłam, zauważyłam, ale to jest też po prostu jakby część takiego większego trendu w ogóle we wszystkich mediach masowych i w ogóle na całym świecie. Mniej więcej już jakby od 2 lat obserwujemy to, że ludzie zaczęli już jakby używać słów, nie wiem, zmiany klimatyczne, katastrofa klimatyczna. Są ci, którzy wypierają, ale są ci, większość na szczęście rozumie, że to się zmienia. W mniejszości, całe szczęście. Więc my jesteśmy już jakby częścią takiego większego ruchu przedsiębiorców, którzy już jakby popierają zmiany, na które wcześniejsze pokolenia po prostu nie miały odwagi. Co też jest fajne, dzisiaj akurat w tym pierwszym naszym odcinku, po prologu, gdzie jakby wprowadzaliśmy w temat, dzisiaj po raz pierwszy obok mojej rozmowy z Martyną będzie też rozmowa z Magdą Cielecką o jej wizji sukcesu. Co jest fajne, Magda mówi, na mojej pozycji, w moim wieku, ja mam prawo powiedzieć tak, ja go odniosłam. Choć wydawało mi się, że w Polsce jakoś zawsze staramy się stronić od tego, żeby się przyznać do sukcesu, bo to rodzi różne konsekwencje. No, wiesz, różne spojrzenia nawet. Dokładnie tak. Natomiast co, w trakcie naszej rozmowy jeden wątek się pojawił. Magda w swoim świecie... daje szansę też takim osobom jak Martyna, ludziom z zupełnie nie showbiznesowego świata, że jeżeli znane osoby, mające swoją publiczność, mające moc ponieść w świat taką informację, dołączą się do ruchu, czy to będzie ruch eko, czy to jakikolwiek inny i będą tymi rzecznikami, no to też zupełnie inne środowisko, nie takie zaangażowane jak Martyna, zerknie na to i zacznie się zastanawiać. I to już będzie sukces. Tak się zastanawiam, bo ty na okoliczność programu Blended Talks przepytujesz właśnie swoich gości. W kwestii... mogę być, coś zrobić wieczorem. To wieczorem, fajne. To jest fajne. Ale pytasz ich o sukces. Powiedz, bo sukces dla Martyny, sukces dla Magdy Cieleckiej, sukces dla ciebie, dla każdego z nas, sukces jest zupełnie czymś innym. Czy rzeczywiście można go jakoś usystematyzować? Nie, czy to jest jakaś... tak, ilu gości, ile światów, ile pytań, tyle to jest coś zupełnie sukcesów. Innego. I my też, naszym zadaniem jest położenie na stół przez te kilka odcinków hasła sukces, ale zabrania tej definicji, ja wiem, jestem na pierwszej liście, czego Martynie bardzo życzę, 100 najbogatszych Polaków Forbesa, to znaczy, że odniosłem sukces. Nie. Niekoniecznie. Jakby pieniądze nie zawsze idą w parze. One mogą pomagać sukcesowi, one mogą rozwijać różne rzeczy. Wczoraj nawet miałem taką przy okazji zupełnie innego projektu rozmowę z człowiekiem, który na rynku meblarskim odniósł sukces. I on dzisiaj mówi tak, ponieważ to mam już ogarnięte, ja mogę myśleć o rzeczach większych, które pomogą ludziom poza Polską. Chcesz mi powiedzieć, że sukces z roku na rok dla każdego się zmienia? To są cele i osiągnięcie tych celi, wtedy pojawia się obok sukces i on jest inny. Czy patrząc na twoją firmę, która powiedziałaś działa od 2015 roku, te 5 lat to co roku inny sukces?
zupełnie co innego było sukcesem? Wiesz, no cały czas to jest jednak ten cel, do którego dążysz. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie sukces jest wyłącznie zbiorowy. To znaczy to, co robi nasz startup, czy to, co robi nasza firma... To ludzie. To po pierwsze ludzie, ale też działania, projekt ekologiczny, którego beneficjentami na końcu będą wszyscy ludzie dookoła i społeczność wokół nas. Więc to się nie zmienia. Ten cel jest cały czas. W ogóle, ale w firmach... Wiem, że rodzaje działalności są inne, ale to, co może zadziałać w przypadku Martyny, jeżeli jej firma odniesie sukces, zbudują ileś urządzeń, które będą potrafiły przerabiać jak największe ilości zużytych opon na nowy granulat do tego, żeby telefon powstał, czy opona powstała i tak dalej. Przeszedłem tą edukację, więc już łatwiej mi o tym opowiadać. Wiesz, o co chodzi. To zobacz, będzie sukces finansowy dla Martyny. Ona będzie mogła mówić, słuchajcie, przez lata całe mi się udało, firma ma się dobrze, jest zdrowa finansowo, to jedno, ale myśmy odnieśli sukces też, bo środowisko jest czystsze. Przy okazji zrobiliśmy trochę edukacyjnych ruchów i to przynajmniej trzy sukcesy. Czyli co, jeden sukces ciągnie kolejny? Bywa, że tak. Bywa, że tak. Mhm. Twoi goście są bardzo różnorodni. Tak. Martyna, Magda Cielecka, Maciej Musiał. Jakie masz wnioski, rozmawiając o sukcesie? Witek Szabłowski na przykład. Zobacz, z tak różnymi osobowościami. Co jest dla nas też ważne. Rozmów wszędzie ze znanymi ludźmi o ich drodze do sukcesu jest wiele i szanujemy to, ale my chcieliśmy to przełamać, żeby móc skonfrontować sukces teoretyczny. Bo to, że ktoś ma znaną gębę, jest telewizją. To nie znaczy, że to jest sukces. Ja mogę sobie siedzieć przed kamerą, to już ktoś myśli sobie, że ja po prostu jestem na końcówce swojego sukcesu. Myślę, że dzisiaj każdy może siedzieć przed kamerą, całkiem serio. Natomiast tutaj próbujemy konfrontować różne światy. I teraz kolejny odcinek to jest Maciek Musiał i Witek Szabłowski. Witek Szabłowski, reporter, dokumentalista, człowiek, który ma za sobą pisanie fajnych książek. I teraz pytanie, co jest dla niego sukcesem? Czy pokonanie Bondy na liście bestsellerów? Czy wejście do Empiku i sprzedanie wszystkiego? Bycie na jakiejś jednej czy drugiej top liście, czy po prostu robienie swojego, niesienie historii dalej w świat. Więc dla nas ta konfrontacja jest ważna. Martyna powiedziała, że dla niej sukces to sukces zbiorowy, a dla ciebie? Też, no nawet patrząc po Onedrano, czy po czymkolwiek, co dzisiaj się zadziewa. Niby gęba ma jakieś znaczenie, bo ona może przyciągnąć mniej lub więcej widzów, ale jeżeli ktoś nie przyjdzie tu wcześniej, nie włączy światła, nie przygotuje mikrofonu, nie zapali kamery, nie zrealizuje tego odpowiednio, no to nie będzie sukcesu, bo widz zobaczy, że coś jest nie tak, więc gdzieś jakiegoś ogniwa będzie brakowało. Ja mam takie wrażenie, że sukcesowi zawsze musi też towarzyszyć porażka w pewnych momentach. No nie ma nigdy gładkiej drogi. Twoja droga była gdzieś też... miała upadki, wzloty? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że porażki cię motywowały do tego, żeby być bliżej sukcesu? Wiesz co, no ja mam 35 lat, biznes robię od 16 lat, więc oczywiście, więc że wcześniej zaczęłam. No, jak miałam 19 lat, to nie jest jakoś tak super wcześnie, ale faktycznie wcześnie. I od tego czasu było mnóstwo porażek. One cię wzmacniają? Zawsze cię wzmacniają. Zawsze cię wzmacniają, bo wzmacniają cię tak naprawdę tylko wtedy, jeżeli się na nich uczysz i wiesz, żeby nie powtarzać ich po raz drugi. Ale to oczywiście z banału, mam nadzieję, że już wszyscy od przedszkola to trzeba ją mieć czytać, trzeba czuć tę porażkę, trzeba ją przerobić i zamienić w sukces. Wiesz, to chyba nie jest takie proste. Tak, ale jeszcze lepiej tych porażek po prostu unikać i uczyć się na porażkach innych osób. To już jest w ogóle najlepsze. Myślę, że najważniejsze jest w tym trzymanie się swoich wartości. To, że nawet jeżeli przechodzisz te porażki albo przechodzisz te sukcesy, czy już zwał jak zwał, to ważne jest przywiązanie do swoich wartości, które są właściwie najważniejszą taką warstwą w ogóle naszego życia. W ogóle, nawet patrząc po tym, co dzisiaj się zadziewa na świecie z koronawirusem, to myślę, że dla wielu sukcesem będzie to, że właśnie, tak jak mówi Martyna, mam swoje wartości, one są niezmienne i choćbym nie wiem, jaki biznes za chwilę miał robić, ale mam pewien kręgosłup, którego się trzymam i z niego ja mogę wyjść do różnych rzeczy. Tu mogę przegrać, tu mogę wygrać. Jest spora grupa ludzi, którzy po prostu co chwilę potrzebują robić coś nowego. Mają ileś biznesów. Ale ty jesteś jeden na pewno taką... Wiesz, tylko jeden wychodzi, nie drugi takim, nie wychodzi. Nie jesteś troszkę taką, tak. Troszkę tylko, tak. Że ja wychodzę z innego założenia. Wychodzę tylko z innego założenia, że jeżeli pracujemy w takim świecie, jakim pracujemy. Media dzisiaj wyglądają tak, jutro mogą wyglądać zupełnie inaczej. I też zaczynałem troszkę może wcześniej niż Martyna, ale widząc to, jak to się zmienia, szukam czegoś, co dawałoby mi jakieś większe poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli za chwilę to coś się zmieni, to ja będę mógł robić coś innego. Pamiętam, że z grupą polskich dziennikarzy byliśmy swego czasu w Izraelu, żeby zobaczyć, co to znaczy Startup Nation. Przygotowanie takiego środowiska ludzi, którzy
po 5 latach w przypadku mężczyzn, 3 latach w przypadku kobiet, obowiązkowego bycia w armii, trafiają do biznesu. I teraz dla nich fail to jest win. Oni się nie wstydzą tego, że przegrali. Mało tego, jak przychodzi do rozmowy szefa czy szefowej startupu z inwestorem, to jeżeli inwestor wie, że wcześniej były jakieś porażki, to on częściej chwyci tego, kto ma porażki za sobą, bo wie, że on jest trochę lepiej zbudowany. Nie? To jest już też jakiś sukces w tym sensie, że ta porażka może w czymś rzeczywiście pomóc. Grubsza skóra. Grubsza dupa, grubsza skóra. Trochę parę kroków wolniej coś zrobisz, żeby przemyśleć. I to jest, myślę, też jakiś sukces. Dobrze, że mówisz z tego o tej dywersyfikacji, z tego, żeby z tego te branże były różne i tak dalej. Jak jechałam tutaj, to słuchałam wywiadu ze Zbigniewem Jakubasem, właścicielem Multico, autorem mojego ulubionego powiedzenia: analiza wsteczna zawsze skuteczna. I on właśnie tak by mówił o dwóch takich faktorach, które jakby dały mu tam, powiedzmy, miejsce na liście najbogatszych. To jest facet, który robi i tramwaje, i pociągi, i mennice państwowe z jego, prawda? On robi wszystko, a zaczynał w ogóle od jakiegoś sklepu z modą polską, więc on właśnie mówi, że po prostu jakby zawsze jest, ma jakby kilka biznesów w różnych branż, zawsze jeżeli kryzys coś... Jakby, że... To zawsze jest inna noga. Tak, to ta noga nie jest tylko jedna. Inna noga, a druga rzecz, którą powiedział, która, to było to, że on po prostu bardzo wierzy w szczęście, to, że on po prostu jakby widzi też jakiś taki niewidzialny, jeden niepoliczalny faktor, który sprawia, że ci się udaje albo nie, i on jest właściwie niekontrolowalny. Mam jeden wniosek z tej rozmowy, że o sukcesie bardzo przyjemnie się rozmawia, słuchajcie. Zdecydowanie, dlatego 15 minut to tylko wstęp do 45 wieczorów. No właśnie, dlatego ja chciałabym na moment zerknąć na taką drobną pigułkę tego, co wieczorem nas czeka, czyli dzisiaj o godzinie 20. Zobaczcie. Moment, w którym mówisz, jeśli o mnie chodzi, sukces jest na moim koncie. To jest sukces, móc sobie tak powiedzieć? Sukces postrzegam przez pryzmat wyboru, bo jeśli mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonywanej pracy, no to nie ma w tym nic złego, wręcz odwrotnie, żeby powiedzieć, tak, mam coś, czym się mogę podzielić. Plotkujemy sobie trochę o sukcesie. Ty jesteś w tym momencie, w którym możesz powiedzieć, tak, odniosłam, dziękuję? Wiesz co, to chyba trzeba z tego cofnąć się o jeden krok i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym tak naprawdę jest sukces. Więc dla mnie, żeby w ogóle mówić o sukcesie, to ten sukces musi być zbiorowy. Jakby sukces, który odnoszę tylko ja, mnie w ogóle nie interesuje. Blended Talks, czyli rozmowy z tymi, którzy mają pojęcie o sukcesie. Panie i panowie, w premierowym odcinku Magdalena Cielecka, Martyna Sztaba. To był smak sukcesu, tak mogliśmy go odrobinę liznąć, ale więcej liźniemy dzisiaj o 20. Blended Talks onet.pl, tam premiera pierwszego odcinka, tak, w nim Magdalena Cielecka. Magdalena Cielecka, Martyna Sztaba, później Maciek Musiał, Witek Szabłowski, a później kolejni nasi goście, bo co jest ważne dzisiaj, a propos na przykład budowania sukcesu jakiegoś programu, czy on będzie miał taką liczbę widzów, czy inną, ciągłość ma znaczenie, liczba tych naszych okazji do spotkania ma znaczenie i będziemy starali się później też w kolejnych odcinkach, trzecim, czwartym, pokazywać ludzi, którzy mają różne sukcesy za sobą. Co jest ważne, to jest o 20, to jest dla osób, które skończyły już 18 lat, więc takich dojrzałych, świadomych, mądrych zapraszamy. Taki prawdziwy sukces. No taki, wiesz, bo czasami to jest tak, że człowiek myśli sobie, posłucham, skonfrontuję się z Martyną, z Jarkiem, z Magdą, z Maćkiem, z Witkiem, z kimkolwiek, czyli i zobaczę, czy ja już też na przykład jestem Czy ja już też jestem. Być może zmienimy zdanie po dzisiejszym programie na temat sukcesu i tego, w którym jesteśmy miejscu. Nie, zobacz, tak jak sobie myślę, obserwując Martynę przez jakiś czas, dla mnie wyjście przed widzów i zrobienie czegoś, jeśli oni patrzą i na to reagują, jest fajne. Jak widziałem, jak wychodziła Martyna na scenę w Amsterdamie. Były już tylko najlepsze startupy z całego świata. Realizacja super telewizyjna, ogromna hala, ileś ludzi. Nie działa mikrofon. I teraz sukcesem Martyny było to, żeby nie zginąć na tej scenie, żeby odpalić się na nowo i pójść z tą opowieścią dalej. Rozumiem, że wszystko się udało. Ale... No tak, drugie miejsce. Drugie miejsce. Fajnie. Bardzo się cieszę. Liźniemy tego sukcesu, tak jak powiedziałam, dzisiaj o godzinie 20. Zasmakujemy go wspólnie z gospodarzem Blended Talks, Jarkiem Kuźniarem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro 7:55. Oczywiście Onet Rano, jak zawsze, czekamy na was. Trzymajcie się ciepło.